Po prostu wiedziałam, że takie rzeczy dzieją się w mojej dzielnicy, bo wcześniej, zanim na mnie napadnięto, byłam świadkiem takiego napadu, tylko że babeczka wówczas po prostu broniła się, nie chciała oddać torebki i została brutalnie skopana przez napastników i nikt nie przyszedł jej z pomocą. Po prostu obracam się i wiecie, to jest ten moment, kiedy życie, całe życie miga wam przed oczami. To jest ten właśnie moment, o którym mówię, że mamy takie właśnie życie, całe życie przewija się przed oczami. Chyba jedyną radą jest uciekać z takiego getta, szukać miejsca, gdzie owszem, ceny nieruchomości są zaporowe, ale da się do lepiej żyć. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Redzimska, jestem autorką bloga Beata Red, gdzie znajdziecie materiały do nauki języka francuskiego, ale jednocześnie chciałam troszkę Wam opowiedzieć o Francji. Ostatnio właśnie zainspirował mnie Radek Pogoda, mówiąc na temat migrantów, na temat tego, jak działa Unia Europejska, która no tutaj wiadomo, że pierwsze skrzypce gra, Francuzi to tak mówią, to jest lokomotywa francusko-niemiecka. Prawdopodobnie Niemcy mają jakoś sporą tą wagę i być może nawet mają przewagę względem Francuzów, ale Francuzi zawsze się podczepiają i mówią, że to jest taka lokomotywa francusko-niemiecka. No a główną, czy dość ważną problematyką przynajmniej we Francji, jest migracja, migranci, co się dzieje w imigranckich przedmieściach. Ostatnio opowiadałam na TikToku, jak w czasach mojej młodości, kiedy mieszkałam w takim no, trudnym imigranckim getcie, padłam ofiarą napadu. Napadnięto na mnie po to, żeby po prostu ukraść, opędzlować to, co wszystko miałam na sobie, czyli ukraść torebkę, dokumenty i wszystko to, co w tej torebce było wartościowego. No i to nie było coś, że tak powiem, nawet ten napad w pewnym sensie nie był dla mnie zaskoczeniem, dlatego że po prostu wiedziałam, że takie rzeczy dzieją się w mojej dzielnicy, bo wcześniej, zanim na mnie napadnięto, byłam świadkiem takiego napadu, tylko że babeczka wówczas po prostu broniła się, nie chciała oddać torebki i została brutalnie skopana przez napastników i nikt nie przyszedł jej z pomocą. No bo po prostu nikt w takich dzielnicach, raczej ludzie zamykają oczy, wolą nie widzieć się, mając nadzieję, że jakoś tam mi się przemkną ten raz i kolejny. Ja po prostu w momencie, kiedy widzę, po prostu obracam się i wiecie, to jest ten moment, kiedy życie, całe życie miga wam przed oczami. To jest ten właśnie moment, o którym mówię, że mamy takie właśnie życie, całe życie przewija się przed oczami. Wracam z pracy, jest 9 wieczorem, to był grudzień 2005 rok, czyli zaraz po zamieszkach na francuskich przedmieściach, kiedy przez długie miesiące wszystko się paliło i w zasadzie policja była tak cały czas na przedmieściach. No i kiedy to się troszkę uspokoiło, po prostu ci drobni bandyci, którzy okradali ludzi, po prostu wtedy mogli wyjść w teren, no i, że tak powiem, zwiększoną mocą przystąpić do, no po prostu do pracy, o, w cudzysłowie oczywiście. No i to był grudzień 2005 roku i wracam z pracy, jest godzina 9 wieczorem, no ale oczywiście już jest ciemno. Jestem 5 metrów przed blokiem, na takim właśnie imigranckim przedmieściu, getcie z kodem pocztowym 93. Obracam się, słyszę dziki tupot nóg za mną, jakoś tak beztrosko, nie wiem, może jak się żyje w takiej dzielnicy, to się po prostu cały czas o tym nie myśli, bo inaczej człowiek by zwariował. I obracam się i widzę po prostu, nie wiem, czterech, pięciu facetów, jest czarno, oni są czarni, ubrani na czarno, leci na mnie i po prostu rozumiem. I to jest ten moment, dzieli mnie między nimi może kilkadziesiąt metrów. Zaczynam biec, ale wiem, że nie dobiegnę. Jestem kilka metrów dosłownie od domu. Wiem, że nie dobiegnę, bo oni naprawdę mają spore przyspieszenie. No wiecie, jak faceci z Afryki. No, oni po prostu mają inną muskulaturę, więc są bardziej, mają mięśnie bardziej dynamiczne. Tym bardziej mężczyźni i tym bardziej długonodzy i wiecie, ze złymi intencjami. I po prostu zaczynam. I wtedy to jest ten moment, kiedy całe życie przewija się przed oczami i zaczynam krzyczeć, wołać mojego męża, bo ja wiem, że mieszkaliśmy wtedy na parterze, wiem, że on jest w domu, tylko siedzi z naszym starszym synem i po prostu nie może wyjść, ale mówię, może wyjdzie na balkon, to wtedy jakoś może ich może jakoś ich tak w ten sposób zniechęci czy odstraszy. No ale mój mąż mówi po fakcie, mówi mi, kurczę, słyszę, jakaś kobieta się drze, czemu ta kobieta tak się drze? Więc w tej sytuacji stresowej mój głos był tak zmieniony, że po prostu. No właśnie, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono i w takiej sytuacji, no nie wiem, jak się zachowałam w takiej sytuacji, więc ja się drę, widzę, że z kątem oka widzę, że sąsiad z Bangladeszu, który mieszkał wówczas na pierwszym piętrze nad nami, stoi na balkonie, papieroska, tutaj patrzy sobie spoko. Nieczulica totalna, nikt nie widzi, nikt nie reaguje, każdy woli trzymać się z daleka. Bo żeby chociaż coś powiedział, nie coś tego, wiecie, no sąsiadka się
na sąsiadkę ludzie napadają, mógłby coś tam, jakąś dywersję zrobić, ale nic. Tym bardziej, że znałam w sumie faceta. Oczywiście, no wiecie, tak to jest. No i ja wtedy byłam w ciąży z moim młodszym synem i po prostu bardzo zależało mi na tym, no długo się starałam o to, żeby zejść w ciążę, więc, że tak powiem, wiem, jaki to jest wysiłkiem usłany ten proces, iloma wysiłkami jest usłany ten proces, więc taką jedyna myśl, i ta myśl w sumie w jakiś sposób mnie uspokajała, byle tylko nie stracić ciąży, byle tylko nie stracić ciąży. Ja wiedziałam, bo kilka dni wcześniej babeczkę obrobili przy wejściu do mojego domu i powiem szczerze, siedziałam, mieszkaliśmy na parterze, siedziałam w pokoju i słyszałam, ale też się bałam wyjść, bo byłam sama w domu. No i co ja zrobię, jak tam, ale słyszę, że faceci ją kopią. Wiecie, no byłam 2 metry, tylko że za oknem siedziałam i za spuszczoną kurtyną, za spuszczonym takimi stocha. To się mówi, takie zasłony, żaluzje elektryczne, więc czułam się bezpiecznie, żyjąc na niebezpiecznym przedmieściu. No i nie wyszłam, ale wiedziałam po prostu, o co im chodzi i wiedziałam, że babeczkę strasznie skopali, bo ona trzymała tą torbę, bo ona nie chciała dać, bo mówi, jest sama w domu, nie ma nikt inny kluczy. Jak wezmą jej torbę, to ona nie wejdzie do mieszkania, będzie musiała jakiegoś specjalisty od wymiany zamków wołać, będzie to dużo kosztować, a ludzie, którzy mieszkają na przedmieściach, naprawdę mają bardzo napięty budżet i po prostu, no trudno, takie nieprzewidziane wydatki, najczęściej nie ma się funduszy, to jest naprawdę życie od pierwszego do pierwszego, a nawet mam, kiedyś pracowałam w hotelu i taka babeczka pokojówka z hotelu opowiadała, że ona to po prostu żyje na kredyt, wie, że tam ma chyba 1400 euro miała pensji i po prostu jak tego dnia wchodzi ta pensja, to ona już tą całą pensję ma wydaną, czy zaczyna miesiąc będąc na minusie te 1400, mając to découvert, 1400 euro, bo po prostu już nabijam wydatki na kolejny miesiąc, więc no nie dziwię się, że babeczka w takiej sytuacji też, no to jakby zmienia perspektywę, też tam opierała się, nie chciała koniecznie, nie chciała tej torebki oddać. No ale w moim przypadku, no ja po prostu, moim takim w tym momencie focus jest to, że ja nie chcę stracić ciąży, ja nie chcę stracić tej ciąży, ja przede wszystkim to jest, i to mnie w jakiś sposób uspokaja, bo jakby te wszystkie inne sprawy, dobra, wezmą mi to wszystko, spoko, więc wiecie, zwijam się tak w kuleczkę, ich jest kilku, więc oni mi ucinają ramionczka od mojej torby, miałam taki plecak, więc ucinają to, biorą, torbę biorą, przewalają mi przy okazji, ale był chyba, było jakieś błoto, to nie było śnieżne, to był początek grudnia, nie było śnieżnie, ale było błoto, więc jakoś tam przewracają mi, pamiętam, że miałam taki długi płaszcz i później musiałam go do prania dać, bo po prostu był cały w błocie wytarzany i znikają. I to się wszystko, to wszystko trwa kilka sekund tak naprawdę. No i wracam i po prostu mówię, no czemu ty nie, no, oczywiście, nie, no do swojego faceta, no czemu ty nic nie wyszłaś na taras, kurczę, mówię coś, nie wiem, coś tego. No a mąż mówi, no kurczę, słyszę, jakaś kobieta się wydziera, ale wtedy nasz syn, który się jakby tak wtedy miał wtedy 1,5 roku, on się tak też zaczął się, tak przytulił się do taty, nie chciał go puścić, mój mąż chciał nawet wyjść, zobaczyć, co się dzieje, ale nasz syn się tak po prostu kurczowo przypiął do taty i w ogóle nie chciał, czuć, że jest jakaś niebezpieczna sytuacja. No i mój mąż po prostu, no w momencie, kiedy przyszłam do domu, minutę później po prostu zorientował się, co się wydarzyło. Poszliśmy się zapytać sąsiada, czy on może widział, czy rozpozna ludzi. Mój mąż jest Irańczykiem, wiecie. Dlaczego tam jest cały czas gorąco na Bliskim Wschodzie? Dlatego, że jak się poleje krew, dlatego, że po prostu, jeżeli ktoś jest zraniony, to nie możesz tego pozostawić, tego afrontu pozostawić bez odpowiedzi, bo inaczej nie będą szanować, bo to po prostu to funkcjonuje, tylko musisz właśnie, no musisz po prostu, że tak powiem, oddać pięknym za nadobnym. Więc oczywiście wszyscy, wiecie, to był taki blog, gdzie dużo kumple z Iranu, powiedzmy, jak się skrzyknęli, jak się dowiedzieli, co się tam stało, no to mówią, ale czy Beata była, czy się polała krew? No i ponieważ oni mnie tak delikatnie w tym momencie po prostu tylko wzięli te wszystkie rzeczy, nie byłam zraniona, nic się w sumie nie stało, właściwie nic mnie nie to bolało, tylko po prostu straciłam wszystko, co miałam w torebce, musiałam paszport sobie wyrabić, wiecie, koszty były spore, no ale to tam w takiej sytuacji nieważne. No i ponieważ nie przelała się krew, to, że tak powiem, to zostało bez dalszego drążenia tego tematu, czego ja w sumie się bałam, bo wiecie, w momencie, kiedy ludzie z Bliskiego Wschodu muszą się zemścić, bo to jest kwestia honoru, no to wtedy, wiecie, to się zaczyna spirala, uruchamia spirala problemów, no bo wiadomo, że takich ludzi, jak się ktoś mieszka w dzielnicy, to w pewnym momencie się namierzy tych, którzy tego napadu dokonali. To jest kwestia, wiecie, dotarcia do odpowiednich ludzi i uruchomienia całej takiej machiny. Znajomi mojego męża to byli młodzi
ludzie z Iranu, którzy próbowali się zintegrować z społeczeństwem francuskim, którzy studiują, którzy dzisiaj mają dobre właśnie posady, dlatego że Irańczycy to jest taka z kolei populacja migracyjna, która stara się właśnie, wbrew może opinii, stara się właśnie dobrze zintegrować i po prostu dać stworzyć dla siebie samego szansę i dobrze się ustawić w danym kraju, dlatego że może za bardzo nie mają możliwości powrotu do swojego kraju, więc jakby nie ma odwrotu, kiedy nie ma odwrotu a z drugiej strony mają taką pewne poczucie własnej wartości związane jakby z historią Imperium Perskiego, więc to jakby im daje takie poczucie pewności, że oni nie tam skórze spod ogona nie, czy krowie spod ogona nie wypadli, tylko że po prostu jakoś tam mają jednak coś dla podbudowania swojej, wiecie, tak jak my tutaj, że nasi Sarmaci, że tutaj myśmy jakąś tam potęgą. Każdy naród tego potrzebuje, żeby tak sobie podbudować poczucie własnej wartości. To bardziej, że no Iran jest krajem bogatym, może źle zarządzanym, czy że tak powiem oligarchicznie zarządzanym, gdzie ci, którzy są u władzy, po prostu korzystają, a biedny lud klepie biedę, ale to jest kraj, który ma spore zasoby. No i ostatecznie okazało, no i ostatecznie, ponieważ nie byłam zraniona, jakby nie uruchomiła się ta maszyna, że trzeba po prostu plamę na honorze zetrzeć, po prostu rewanżując się przeciwnikom, więc ostatecznie, że tak powiem, to się rozeszło po kościach. Mój mąż z kumplami nie musieli interweniować, co było kwestią po prostu czasu. I ja Wam powiem, że to jest jakaś tam też metoda. To jest metoda, bo w takich przedmieściach mieszkają różne wspólnoty narodowościowe, które się trzymają razem z racji chociażby podobieństwa kulturowego i języka. I na przykład znam babeczkę też właśnie z Iranu, która ktoś tam groził jej w metrze przy domu. Ona mówi: chcecie mi wziąć moją torebkę? Proszę bardzo, bierzcie. Ja jestem Iranką, mój mąż jest Irańczykiem, wiecie. Mój mąż i jego kumple was odnajdą, więc bierzcie, ale robicie to na własne ryzyko. No i panowie zwinęli ogon pod siebie, panowie z Afryki, przedsiębiorczy czy robiący biznes tak niestandardowo z Afryki, stwierdzili, że może nie, może jednak nie przejdziemy do następnego klienta i babeczce nic nie zrobili, może po prostu była w takiej sytuacji podbramkowej. Więc no, ja w takiej sytuacji to nie potrafiłam tak negocjować, gdzie się coś tak szybko wszystko potoczyło, wiedziałam, co to będzie. Zresztą babeczka była w innej sytuacji, to było w metrze, więc, że tak powiem, to były inne negocjacje. Tutaj w ciemno, przed podblokiem dopadli mi i zabrali wszystkie rzeczy. No, ale jakoś szczęśliwie to się zakończyło, no szczęśliwie. Trochę mnie to kosztowało, jakieś tam wydatków na odkupienie paszportu, odkupienie, no w ogóle dużo dokumentów miałam do zrobienia, to też są spore kwoty. Ciąże szczęśliwie udało mi się doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania, chociaż mój syn jest dzisiaj dosyć takim, no, jeżeli chodzi o zarządzanie stresem, to rzeczywiście czasami, no, reaguje dość impulsywnie. Nie wiem, czy to ma związek z tym, że po prostu będąc w ciąży zostałam zaatakowana. Być może jakieś tam reperkusje są, no, to jest właśnie z moich dzieci mój syn jest najbardziej takim impulsywnym dzieckiem. No i to jeszcze nie koniec tej historii, bo kilka miesięcy później, kiedy ja już sobie wyrobiłam wszystkie paszporty, tam miałam jakieś książki, bo wtedy jeszcze byłam studentką, bo robiłam kartę pobytu studentką, bo wiecie, to było właśnie na tej zasadzie, żeby mieć kartę pobytu w tej Francji, jeszcze to 2005 rok, byliśmy w Unii Europejskiej, ale wiecie, żeby mieć prawo do pracy, żeby coś tego, to było kombinowanie. Więc ja przez wiele lat miałam kartę studencką, więc studiowałam coś tam niby, no znaczy studiowałam, naprawdę chodziłam na zajęcia, coś tam zaliczałam, żeby pokazać na prefekturze, więc jakieś książki miałam. I wtedy właśnie w drodze do pracy czytałam, uczyłam się, także wiecie, w ogóle maksymalna optymalizacja czasu, małe dzieci, w drodze do pracy studiowanie po to, żeby móc odnowić kartę pobytu, więc po prostu byłam multum zabiegana, byłam mocno zabiegana. No i kilka miesięcy później merostwo do mnie pisze, dostaje list, że proszą o to, żebym przyszła do merostwa, bo mają coś dla mnie, mają dla mnie moją, znaleźli moją zgubioną torebkę. No i rzeczywiście wracam, idę do merostwa, no i widzę moja torba. Moja torba, namierzyli mnie, bo jakieś tam dokumenty, które nie były im potrzebne, to co wzięli, to naprawdę miałam paszport. To była chyba najdroższa rzecz, bo ten wyrobienie tego paszportu to było naprawdę w polskiej ambasadzie w Paryżu, to jest to były wówczas duże pieniądze dla mnie, z biednej studentki, wiecie, z kartą pobytu studencką, kiedy mogę pracować na pół etatu, mieszkającą w takim getcie, okładzie pocztowym 9, czy to był bardzo duży wydatek, ten paszport. Bo mi się naprawdę budżet wtedy nie spinał za bardzo. No i więc paszport, to wiecie, to później zmieniają zdjęcie, gdzieś tam migracja, jakieś tego. To wszystko zniknęło.
No ale z kolei książki, te, które sobie już dokupiłam, bo musiałam egzaminy pozdawać w międzyczasie, to widzę, że te wszystkie rzeczy, takie lektury, jakieś tam, jakieś takie balast, to wszystko wróciło. I zanurzam, bo miałam taką dużą torbę, zanurzam rękę w torbie, jedne klucze wyjmuję, ale to nie moje klucze, drugie, trzecie, czwarte. Miałam pęki po prostu kluczy, różnych kluczy, które nie wiem skąd, oczywiście to nie klucze do mojego mieszkania, więc no, oczywiście logiczne wytłumaczenie jest takie, że jak mnie po prostu obrabili z tego wszystkiego, moja torba, taka duża, workowata, po prostu posłużyła im, żeby to wszystko wrzucić i gdzieś tam te wszystkie klucze, rzeczy, które mi się do niczego nie przydały, gdzieś tam rzucić i po prostu, no, merostwo to znalazło, a że był mój jakiś dokument, który ich naprowadził na mnie, więc po prostu, no, skontaktowali się ze mną. Więc, że tak powiem, właśnie, to było takie moje przeżycie związane z imigranckimi przedmieściami, na których już dzisiaj nie mieszkam. Mieszkam na podparyskim przedmieściu, ale o kodzie pocztowym 92 i no już nie w takiej dzielnicy, ponieważ no mój mąż dorastał w takiej dzielnicy, więc wiecie, znamy dobrze, no ja też w pewnym sensie przeżywałam w takiej dzielnicy moją młodość, więc dobrze znam realia takiej dzielnicy i dlatego tym bardziej motywacja była duża, żeby z takiej dzielnicy się wyprowadzić. No i oczywiście można, dla chcącego nie ma nic trudnego, nawet jeżeli mój mąż, który jest Irańczykiem, miał bardzo w czasach, kiedy startował, że tak powiem, w swoim życiu zawodowym, bardzo, bardzo rzucono mu wiele kłód pod nogi, żeby w ogóle znaleźć jakąś pracę, kiedy się mieszka w miejscowości z kodem pocztowym 93, kiedy ma się obcobrzmiące nazwisko. Nawet jeżeli mój mąż zrobił dobre studia, tylko że właśnie mój mąż zrobił ma dobry dyplom, dobre studia, więc mimo tych wszystkich kłód rzuconych pod nogi, ostatecznie udało mu się znaleźć dobrą pracę i jakoś po prostu wyrwać z tego imigranckiego getta. Wracając po takim długim wstępie, tutaj taki fajny widziałam film Radka Pogody o tym właśnie, jak zarobić na imigrantach i troszkę taki mrożący w pewnym sensie krew w żyłach, no bo, że tak powiem, Unia Europejska być może nam oddeleguje tych imigrantów, których jest troszkę za dużo, szczególnie no, w Szwecji, w Niemczech czy we Francji, więc tak, czy Francja, jak to wygląda we Francji? Francja jest pozornie jest takim no man's land. Są takie rzeczywiście przedmieścia, gdzie dzieją się takie rzeczy, są przedmieścia, gdzie aż strach się bać, są przedmieścia, gdzie po prostu ze względów ekonomicznych ludzie, którzy wpadają w taką spiralę, że tak powiem, szczególnie rodziny monoparentalne, czy takie rodziny, czyli matka z dziećmi, czy ojciec z dziećmi, rodziny, gdzie jest tylko jedna osoba pracująca, jeden rodzic, no to rzeczywiście jest im ciężko i czasami lądują na takich przedmieściach i po prostu jak wpadasz między wrony, musisz krakać tak jak one albo przymykać oko i po prostu spuszczać głowę po sobie, dostosowywać się, nakładać ten foulard, czyli ten voile, ten, no wiecie, tą taką zasłonkę i po prostu jakoś się przemykać i robić tak, jak niepisane reguły każą. Nie chodzić w spódnicy, tylko po prostu odpowiednio, no, deformując swoje kształty i w ogóle, wiecie, po prostu, no, pewien dekalog zachowań, respektując pewne godziny, pewne właśnie, da się żyć, da się przeżyć, jak się człowiek wpisze, no, można taką metodę właśnie wybrać. Irańczycy często tak robią, właśnie wpisać się, ale później jak najszybko, właśnie powoli, powoli, gdzieś jednak dążąc do poprawy swojego życia i wyrwać się z tego zamkniętego kręgu. I właśnie we Francji są takie dzielnice, ale też są dzielnice, gdzie takiego zagrożenia nie ma, dlatego że na przykład i tutaj bardzo, bardzo łatwo takie dzielnice znaleźć, dlatego że oczywiście mieszkanie jest dużo, dużo droższe, zakup mieszkania jest niedostępny w zasadzie, ale merostwo jest najczęściej trzymane od wielu lat przez prawicę, która po prostu nie wypełnia tak zwanych kwot, takich po prostu limitów, czy narzuconych odgórnie limitów, że tyle musi być mieszkań socjalnych, więc oni najczęściej wolą płacić kary niż dodatkowe dorzucać mieszkania socjalne, które przyciągną z kolei właśnie pewien typ lokatorów, a więc pewien typ populacji, która później już nie będzie głosować na prawicę, która jest u władzy, więc jakby błędne koło, więc tym bardziej właśnie prawicowe merostwa I czasami taka właśnie przemiana może nastąpić i znacznie poprawić właśnie partii rządzącej w danym mieście i poprawić znacznie i status, i warunki życia. Więc generalnie są miasteczka, których jest u władzy prawica od długich lat, która po prostu właśnie ogranicza ilość właśnie mieszkań socjalnych, która z kolei inwestuje w różne kamery, w policję, wiecie, no po prostu wszystko to, co jakby zabezpiecza i zapobiega tego typu incydentom czy tego typu zagrożeniom. I czasami takie miasteczka mogą właśnie fajnie nawet się przemienić, więc
W regionie paryskim, kurczę, teraz takie, właśnie zastanawiam się, bo to jest w miejscu, w departamencie, w którym mieszkam, 9-2, Patryk Balkani, skądinąd znany właśnie jako polityk, który skończył z no, więzieniu, czy z taką, wiecie, kajdankami elektronicznymi na nodze, ale który, i to właśnie jest chyba Levallois-Perret, albo Courbevoie, teraz właśnie mam wątpliwość. Właśnie jak doszedł do władzy w tym miasteczku, to było jedno z gorszych pod względem zagrożenia, poczucia zagrożenia, ale przez wiele lat, mimo że stosował klientelizm, że po prostu, no wiecie, troszeczkę nadużywał, no sporo, nadużywał władzy, wyprowadzał środki, nie płacił podatków, no i w końcu go, że tak powiem, zmiana władzy dopadła i skończył z problemami sądowymi. Ale to właśnie ta jego miejscowość z takiego punktu, będąc taką niebezpieczną lokalizacją, przemieniła się w taką miejscowość dobrze prosperującą, gdzie oczywiście, co ten zaraz idzie, ceny nieruchomości poszły w górę, co ściąga pewnego typu populację, co stanowi taką automatyczną barierę do wejścia dla osób, które po prostu przyjeżdżają, czy z po prostu ich biznesplan to jest korzystanie z różnych alokacji, z różnych takich właśnie dodatków. Więc inną metodą, ja akurat co prawda tak z opowieści tylko znam, takie miasteczko jak Meaux, gdzie merem jest Jean-François Copé i który właśnie to też miasteczko na skraju Seine-et-Marne, czyli gdzieś na skraju daleko za Paryżem. I tutaj Jean-François Copé, czyli od wielu lat, wieloletni mer, ja wiem, że on z 20 lat już jest merem tego miasteczka, ale właśnie też podobno takie duże tury, te takie duże wieże socjalnych bloków po prostu powyburzał i stworzył takie małe trzypiętrowe, zamiast tego zastąpił małymi trzypiętrowymi budynkami i podobno dużo kamer, dużo policji i podobno to się poprawiło. Tutaj mówię tak z opowieści znajomych, którzy znają jakby bliżej tą miejscowość. Ja tutaj się, no, że tak powiem, nie znam, natomiast właśnie no, miejscowość, kurczę, to jest chyba Levallois-Perret. Miejscowość Patryka Balkaniego to jest jedna z takich bardziej elitarnych miejscowości w tym momencie. Znaczy on już nie jest merem, ale, że tak powiem, wyprowadził, stosując metody prawicy, wyprowadził to mimo wszystko na ciepłe wody, o, że tak powiem, nawet jeżeli no, przy okazji też nie pozostał dłużny swoim mieszkańcom i sobie mocno napakował kieszenie i korzystał z systemu, który stworzył. No i właśnie jaki z tego morał? Bo Radek Pogoda w swoim filmie właśnie opowiadał o tym, gdzie tutaj uciekać z Europy, bo wszędzie jest pogrom. Prawda jest taka, że nawet w takim kraju bardzo mocno dotkniętym czy bardzo źle asymilującym migrantów, to nie jest tak, że jest jednolicie. Są miejsca, gdzie życie jest spokojne, dlatego że po prostu jest bariera na wejściu, która wynika z ceny, z dostępności mieszkań i ceny czynszu, ceny mieszkania przy zakupie. I takich miejscowości, i właściwie w ten sposób właśnie są takie oazy spokoju i są takie właśnie dzielnice bardziej getto, stylu getto, gdzie w latach 70. budowano takie wielkie bloki, wielkie, wielkie tury, wielkie takie wieżowce, gdzie po prostu no, winda nie działa, policja boi się wchodzić, jak wchodzi to w takim batalionie szyku bojowym, żeby jednego tam człowieczka złapać, to w takim szyku 50 policjantów i tak, żeby po prostu no, pokazać mu skułę. Także po prostu w jaki sposób te kraje, które od lat już przyjmują imigrantów, że tak powiem, bardziej w skali lokalnej ludzie starają się po prostu z tym adoptować do tej sytuacji i najgorzej mają ci, którym po prostu się nie udaje zaadoptować i którzy no, muszą po prostu żyć w takich miasteczkach. Jedynym rozwiązaniem jest po prostu próba zmiany życia i wyjechania gdzieś w inne rejony, bo są takie lokalizacje, gdzie można w miarę bezpiecznie żyć, gdzie nie ma takiego poczucia zagrożenia, ale to się wiąże z pewnymi kosztami natury finansowej, więc to w temacie taki pierwsze takie moje podejście do tematu imigracji. Jako imigrantka wydaje mi się, że no wszystko imigranci mają w sobie też taką ochotę do działania, mają też, no w końcu nie po to się tyle trudności przezwyciężało, żeby no, żyć w takim getcie, więc jest część imigrantów, którzy no, mają tą wolę i no, chcieliby coś zmienić, chcieliby coś zrobić, czegoś dokonać w swoim życiu. No ale też są oczywiście tacy, którzy przyjeżdżają dla
tych wszystkich alokacją, tych wszystkich zapomóg, bo z tego we Francji też już można żyć, jak się zna system, to są ludzie specjaliści, którzy potrafią tak obrobić państwo i tak po prostu z tego żyć, że głowa mała. No właśnie, czy nas to czeka? Nie wiem. Czy to jest w naszych rękach? Też nie wiem. Być może to jest w rękach Unii Europejskiej i niewiele możemy z tym zrobić. Możemy się jakoś tak indywidualnie tylko ucząc to, co na podstawie tego, co dzieje się we Francji, czy w krajach europejskich, które mają dłuższą z tym tradycję, co się dzieje, no po prostu chyba jedyną radą jest uciekać z takiego getta, szukać miejsca, gdzie owszem, ceny nieruchomości są zaporowe, ale da się lepiej żyć. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia!